kapitan Jarosław Gryciuk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. W ubiegłym tygodniu nowodworscy strażacy interweniowali 16 razy. Uczestniczyli w likwidacji 12 małych i lokalnych miejscowych zagrożeń. Wśród tych zdarzeń najczęściej wyjeżdżaliśmy do zdarzeń związanych z agresywnym zachowaniem owadów błękoskrzydłych. Wśród czterech pożarów najpoważniejszy to pożar sterty słomy w miejscowości Chorążówka. W trakcie niemal 4-godzinnej akcji gaśniczej brało udział 5 zastępów, 24 strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Nowym Dworze Gdańskim oraz ochotniczych straży pożarnych Stegna, Jantar i Stegienka. Największym utrudnieniem dla strażaków było oddalono kilka metrów inne obiekty, takie jak tunel foliowy wypełniony również 30 balotami słomy oraz dwie inne sterty oddalone o 10 metrów. Łącznie zagrożonych było niemal 250 balotów sprasowanej słomy i siana. Oprócz działań gaśniczych, balotów objętych pożarem podawano również prądy wody w obronie wyżej wymienionych obiektów. W wyniku pożaru zniszczeniu uległo około 300 balotów słomy. Powyższe zdarzenie świadczy o małej świadomości społecznej i wiedzy w zakresie składowania słomy i siana w stertach i stogach. Dlatego po raz kolejny przypominamy o zasadach prawidłowego składowania tego typu materiałów palnych, a stosowanie tych zasad przyczyni się do ograniczenia skutków pożarów i zminimalizuje zagrożenie dla sąsiednich obiektów. Tak więc przypominamy, że odległości od budynków wykonanych z materiałów palnych wynoszą 30 metrów, natomiast dla budynków wykonanych z materiałów niepalnych 20 metrów. Od dróg publicznych i torów kolejowych 30 metrów, od dróg wewnętrznych i od granicy działki 10 metrów, od urządzeń i przewodów linii energetycznych wysokiego napięcia 100 metrów, natomiast odstępy między stertami i stogami nie powinny być mniejsze niż 30 metrów. Dziękuję. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.